Merkel o pandemii. Ważna data to 30 czerwca. Angela Merkel optymistycznie o pandemii. Ważna data to 30 czerwca. Wprowadzony przez Niemcy w walce z pandemią mechanizm tzw. hamulca bezpieczeństwa może obowiązywać tylko do 30 czerwca, zapowiedziała Angela Merkel. Mechanizm ten polega na automatycznym zaostrzeniu restrykcji pandemicznych przy przekraczaniu określonych wskaźników zachorowalności na COVID-19. Chodzi o 7-dniową liczbę infekcji koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców. Ważną granicą jest wskaźnik równy 100, od którego obowiązuje chociażby godzina policyjna. Szkoły zamykane są w danym regionie od wskaźnika równego 165, a wyraźne luzowanie restrykcji możliwe jest od 50. Angela Merkel. W każdej chwili obecnie średni wskaźnik zachorowalności w całych Niemczech wynosi nieco ponad 35. W związku z czym obowiązujący mechanizm może wygasnąć. Kanclerz Niemiec zaapelowała jednak o ostrożność. Zapowiedziała też, że przy wzroście liczby zachorowań, w każdym momencie może znowu zostać wprowadzony mechanizm zaostrzania restrykcji. Jeśli coś miałoby się zmienić przez mutację, o czym nawet nie chcemy myśleć, możemy to w każdej chwili reaktywować, podkreśliła szefowa niemieckiego rządu. Praca zdalna zostaje również minister finansów i kandydat SPD na przyszłego kanclerza Niemiec Olaf Scholz chce od lipca wyraźnie wycofać obostrzenia. Ponieważ wyraźnie spadła liczba zakażeń koronawirusem i poprawiła się pogoda, być może już powoli przezwyciężyliśmy pandemię, stwierdził Scholz. A zatem może przestać obowiązywać hamulec bezpieczeństwa, ale wytyczne dotyczące pracy zdalnej muszą pozostać. Musimy być ostrożni, podkreślił Scholz. Niemcy wprowadziły mechanizm hamulca bezpieczeństwa 23 kwietnia bieżący rok. Umożliwia on zacieśnianie takich samych w całych Niemczech restrykcji od określonej liczby zachorowań. Wcześniej 16 niemieckich krajów związkowych ustalało własne przepisy zwalczania pandemii koronawirusa.